Ciekawym pomysłem na zaktywizowanie uczniów oraz zwiększenie atrakcyjności lekcji jest wykorzystanie platformy Kahoot. Umożliwia ona tworzenie niezwykłych quizów rozwiązywanych na wzór trzymających w napięciu eliminacji do teleturniejów, np. milionerów. Ten z uczniów, który zaznaczy najszybciej bezbłędną odpowiedź, zdobywa najwięcej punktów. Wystarczy połączyć się swoim smartfonem z platformą Kahoot i zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi na wyświetlane na ekranie lub tablicy pytania. Kahut na bieżąco zestawia i wyświetla odpowiedzi uczestników quizu, przyznając punkty. Emocje sięgające zenitu oraz dobra zabawa połączona z edukacją gwarantowana. Teraz przedstawię, jak stworzyć quiz w Kahut na przykładzie quizu wykorzystanego na lekcji powtórzeniowej z historii pod tytułem Upadek Rzeczpospolitej. Pierwszym krokiem będzie założenie darmowego konta na stronie getCahoot.com. Wybieramy kim jesteśmy i mamy panel rejestracyjny. Wpisujemy nasze dane. Ja mam akurat założony profil swój, stąd pomijam procedurę rejestracji i loguję się bezpośrednio. Wpisujemy login, hasło. I przechodzimy do panelu tworzenia quizu. W polu Utwórz nowy kachut wybieramy Quiz. Wpisujemy tytuł quizu. W naszym przypadku będzie to Upadek Rzeczpospolitej. I mamy pole, w którym tworzymy nasz quiz. Otwiera się okno, do którego wpisujemy pierwsze pytanie. W naszym przypadku będzie to Rozbiory Polski następowały kolejno w latach. Po wpisaniu pytania mamy możliwość wybrania czasu, w jakim należy udzielić prawidłowej odpowiedzi, oraz tego, czy pytanie będzie punktowane, czy też nie. Możemy również dodać obrazek, który będzie pomagał w udzieleniu odpowiedzi. My akurat przy tym pytaniu nie będziemy dodawali obrazka. Wpisujemy zatem kolejno odpowiedzi: odpowiedź A, odpowiedź B, odpowiedź C i odpowiedź D. Ja już mam przygotowane odpowiedzi, stąd je tylko wklejam, żeby było szybciej. No i musimy po wpisaniu odpowiedzi zaznaczyć, która z nich jest prawidłowa. W naszym przypadku będzie to odpowiedź C, zatem zaznaczamy korekt, czyli prawidłowa odpowiedź. Analogicznie będziemy tworzyć kolejne pytania. Przechodzimy zatem do pytania drugiego. Wybieramy Dodaj pytanie i wpisujemy pytanie drugie. Pytanie drugie brzmi na obrazie Jana Matejki. Osobą zagradzającą ciałem wyjście posłom, którzy zatwierdzić mają traktat rozbiorowy, jest. I po wpisaniu pytania wpisujemy cztery odpowiedzi. W naszym przypadku odpowiedzią prawidłową będzie odpowiedź B: Tadeusz Rejtan. Stąd przy nim zaznaczamy odpowiedź prawidłowa. Zamieniając inkorekt na korekt, wyświetlił nam się komunikat, że w pytaniu mamy za dużą ilość znaków. Stąd, aby przejść do kolejnego pytania, musimy zmniejszyć ilość znaków. Pokazane jest, że znaków mamy za dużo o 20, stąd skrócimy pytanie. Krótsze pytanie jest czytelniejsze, szybciej je uczniowie przeczytają. Zatem skrócimy je tak, aby nie zatraciło ono sensu. A było bardziej przejrzyste. Skracamy. Ostateczna wersja pytania będzie brzmiała na obrazie Jana Matejki: wejście posła na sejm rozbiorowy ciałem zagradza. Krótsze, a oddaje tą samą treść. Aby ułatwić uczniom odpowiedź na pytanie, dodamy jeszcze obraz. Wybieramy przycisk wybierz plik. I wybieramy przygotowany wcześniej plik z obrazem Jana Matejki: Rejtan, Upadek Polski. Plik się dodaje i mamy przygotowane pytanie z dodanym obrazem. Limit czasu 30 sekund w zupełności wystarczy, stąd pozostawiamy go w ustawieniach domyślnych. Wybieramy przycisk Dodaj pytanie. Pytanie trzecie. Marszałkiem Sejmu Wielkiego był. Po wpisaniu pytania wpisujemy odpowiedzi i wpisujemy kolejno: Hugo Kołątaj. Stanisław Małachowski, Jan Dekert, Stanisław Konarski. Po wpisaniu odpowiedzi wybieramy odpowiedź prawidłową. W naszym przypadku będzie to Stanisław Małachowski. I możemy przejść do kolejnego pytania. Pytanie czwarte. Targowica jest do dzisiejszego dnia symbolem. Przechodzimy do odpowiedzi. Wpisujemy walki o wolność, męstwa i odwagi zdrady narodowej, pojednania przeciwników. Oczywiście będzie to odpowiedź C, zdrady narodowej. Wybieramy zatem przy tej odpowiedzi przycisk poprawna. Kolejne pytanie, piąte. W 1792 roku po zwycięstwie pod Zieleńcami został ustanowiony. Odpowiedzi wpisujemy. Order Orła Białego, Order Virtuti Militari, Order Odrodzenia Polski, Order Krzyża Wojskowego. Wybieramy poprawną odpowiedź, to będzie odpowiedź B. Kolejne pytanie. Które z państw nie brało udziału w drugim rozbiorze Polski? Wpisujemy odpowiedzi. Rosja, Austria, Prusy. Przy Austrii zmieniamy przycisk Inkorek na Korek, bo jest to prawidłowa odpowiedź. I dodajemy kolejne pytanie. Na podstawie mapy określ w granicach jakiego państwa znalazł się po pierwszym rozbiorze lwów. Dodamy tutaj zdjęcie, na którym widać mapę. Ułatwi ono udzielenie uczniom odpowiedzi na pytanie. Analogicznie to robimy jak w pytaniu wcześniejszym, czyli wybieramy przycisk Wybierz plik i wskazujemy plik zdjęcia z mapą. Wpisujemy odpowiedzi: Rosji, Austrii, Prus pozostał nadal w Rzeczpospolitej. W naszym przypadku odpowiedzią prawidłową będzie odpowiedź B, Austrii, stąd zaznaczamy przy tej odpowiedzi prawidłowa. Dodajemy kolejne pytanie. W wyniku trzech rozbiorów największy obszar ziem zabrała Rzeczpospolitej. Dodamy również zdjęcie. Wpisujemy odpowiedzi. Rosja, Austria, Prusy. Prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź A. Rosja. Stąd przy Rosji wybieramy przycisk korekt. Dodajemy kolejne pytanie. Która z podanych przyczyn upadku I Rzeczypospolitej jest przyczyną zewnętrzną? Wpisujemy cztery odpowiedzi: Niechęć szlachty do reform, przekupstwo szlachty i zrywanie sejmów, słabość władzy królewskiej umacnianie państw ościennych i ich ingerencja wewnętrzne sprawy Polski. Oczywiście odpowiedź D będzie prawidłową, stąd przy tej odpowiedzi wybieramy przycisk prawidłowa. Tutaj pojawił się komunikat, że za dużo znaków mamy przy odpowiedzi C, stąd znowu musimy odpowiedź skrócić. I dopiero teraz możemy przejść do kolejnego pytania, pytanie dziesiąte. Postacią, o której mowa w filmie jest, i spodamy Cztery odpowiedzi. Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski, Jan Kiliński, Jakub Jasiński. Spośród tych czterech odpowiedzi na podstawie filmiku uczniowie wybiorą prawidłową. Odpowiedzią prawidłową będzie odpowiedź A, Tadeusz Kościuszko. Stąd przy pytaniu A wybieramy przycisk prawidłowa. Musimy dodać teraz filmik na podstawie, którego uczniowie udzielą odpowiedzi. Filmik dodamy z serwisu YouTube. Wchodzimy zatem na serwis, wskazujemy film, który ma być wykorzystany przy pytaniu. Musimy teraz ustalić, od której do której sekundy udostępnimy uczniom filmik. Wybieramy interesujący nas fragment filmu, przeliczamy sobie od której do której sekundy będzie udostępniany. Po wybraniu fragmentu filmu, wybieramy przycisk udostępnij i kopiujemy link do filmu. Wklejamy link, a następnie skracamy adres. Interesuje nas tylko część, która znajduje się po prawym ukośniku, czyli po slashu. Następnie ustalamy w sekundach. Czas rozpoczęcia i zakończenia filmu. Utworzyliśmy ostatnie dziesiąte pytanie, stąd wybieramy przycisk Zapisz i Kontynuuj. Uzyskujemy podgląd do listy utworzonych pytań. Możemy ustawić tutaj ich kolejność. My zmienimy sobie kolejność pytania dziewiątego i dziesiątego. O przyczyny upadku Rzeczpospolitej chcemy bowiem zapytać na samym końcu. Wybieramy przycisk Zapisz. Przechodzimy do kolejnego ekranu. Wybieramy w nim opcję udostępniania pliku. Wybieramy język, status czy ma być to publiczny czy prywatny quiz, adresatów quizu. Możemy opisać nasz quiz, dodać słowa kluczowe, po których będzie wyszukiwany oraz suwakiem ustalić poziom trudności. Wybieramy zapisz. I w następnym kroku możemy dodać zdjęcie lub filmik na okładkę naszego quizu. My sobie wybierzemy rysunek kołacz królewski. Alegorię pierwszego rozbioru polski. Dodajemy go. I nasz quiz będzie na stronie tytułowej miał dodany obrazek. Po dodaniu zdjęcia tytułowego wybieramy przycisk Don. Quiz zostaje utworzony. Mamy teraz trzy możliwości. Możemy zagrać, podglądnąć utworzony quiz lub go edytować. My wybieramy Podgląd, Preview. Pojawia nam się ekran, w którym możemy m.in. ustalić losową kolejność pytań oraz Rosową kolejność odpowiedzi w każdym pytaniu. My zostawiamy ustawienia domyślne, wybieramy przycisk Start, uruchamiamy w ten sposób grę i pojawia nam się ekran, który widoczny jest na tablicy lub ekranie dla wszystkich uczniów. Dodatkowo, dzięki temu, że wybraliśmy opcję Podgląd, widzimy wirtualny smartfon ucznia, na którym będziemy mogli zaznaczać odpowiedzi. Na widocznym dla wszystkich ekranie widoczna jest strona, na którą muszą wejść uczniowie. Jest to strona Kahoot.it. Po wejściu na tą stronę wpisują kod, który widoczny jest również na ekranie. Wpiszemy ten kod do naszego wirtualnego smartfonu. Wybieramy Enter oraz wpisujemy dalej swój nick, czyli swoją nazwę. Na przykład może to być imię. My wpiszemy uczeń, wybieramy przycisk start, i na widocznym dla wszystkich ekranie pojawią się nazwy kolejnych uczniów-graczy. My wpisaliśmy jednego ucznia, stąd widnieje tylko jeden uczeń. W normalnej grze, w której bierze udział wielu uczniów, na widocznym dla wszystkich ekranie pojawiać się będą nazwy kolejnych uczniów-graczy dołączających do gry. Gdy wszyscy gracze będą widoczni, nauczyciel lub inny organizator gry uruchamia ją przyciskiem start. I na ekranie tablicy wyświetlają się kolejne pytania. Każdej odpowiedzi przyporządkowany jest inny kolor i figura geometryczna. Jest to o tyle ważne, że uczniowie na swoich urządzeniach mają do wyboru tylko kolory i figury, które odpowiadają poszczególnym odpowiedziom wyświetlanym na tablicy. Poprzez wybranie koloru figury wskazują odpowiedź. Wyświetla się im informacja zwrotna, czy zielona odpowiedź była dobra. No to startujemy. Po udzielonej odpowiedzi na ekranie tablicy widoczna jest informacja zbiorcza, kto udzielił poprawnej odpowiedzi i w jakim czasie oraz wynikająca z tego liczba uzyskanych punktów. Nie będziemy przeglądać wszystkich pytań, ale zobaczmy jeszcze przykłady innego typu z dołączonymi obrazami filmem, błędnie udzieloną odpowiedzią. Do Francji, gdzie szukał wsparcia dla planowanego Powstania Narodowego. Był zdecydowany stanąć na czele Powstania pod warunkiem przeprowadzenia głębokich reform społecznych. Za samą szlachtę bić się nie będę, powiedział. Po przybyciu do Krakowa. Po ostatnim pytaniu prowadzący wybiera przycisk koniec, ukazują się wyniki poszczególnych zawodników, które można porównać. Po wybraniu przycisku wyniki ukazuje się ekran, na którym uczniowie mogą ocenić quiz w kategoriach zabawy, edukacji, wrażenia ogólnego oraz polecić go innym. Na koniec możemy pobrać wyniki w zestawieniu tabelarycznym, wybierając przycisk Pobierz wyniki. Po otwarciu tabeli z wynikami możemy jeszcze raz prześledzić, jakie wyniki otrzymali poszczególni uczniowie za kolejne pytania, zobaczyć, gdzie popełniali błędy, jaką uzyskali liczbę punktów. Ja ze swojej strony zachęcam do tworzenia quizów w Kahoot. Jest to proste, intuicyjne, a dobra zabawa połączona z edukacją gwarantowana. Dziękuję za uwagę.